Dzisiaj znajdujemy się na pagórkowatej wysoczyźnie, gdzieś w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego i stoi sobie na polu. Gdybym wkopał się tutaj pół metra albo metr pod glebę, która jest tutaj pode mną, to dokopałbym się do gliny. I może to nic nadzwyczajnego, bo przecież glina obok piasku jest poza wyżynami i górami najczęściej występującą skałą czy osadem blisko czy tuż pod powierzchnią Ziemi, ale trochę o niej mało wiemy i może nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak ta skała powstaje w jak skomplikowany sposób. Bardzo stary wyraz w językach europejskich, glina, oznacza coś klejącego, coś związanego klejem, coś tłustego w dotyku. Skąd się bierze ta właściwość gliny? Bierze się ona stąd, że od 1 dziesiątej do 1 trzeciej tej skały stanowią, stanowią bardzo drobne ziarna o średnicy poniżej 1 setnej milimetra. Czyli my mówimy, że to jest tak zwana frakcja ilasta, czyli takie drobne ziarna, które nawet nie, nie bylibyśmy w stanie e, poczuć, gdyby dostały się nam pomiędzy zęby. To są takie drobne ziarenka. Minerały ilaste mają też taką właściwość i taką strukturę, która wchłania wodę e, i właśnie powoduje tą tłustość gliny. Gdyby jakaś skała zawierała więcej niż połowę tych minerałów ilastych, tej frakcji ilastej, to już nie nazywałaby się gliną, tylko wtedy mówimy na nią ił albo kaolin. I może to właśnie z iłem, czyli handlowo z glinką ceramiczną, Kojarzy nam się właśnie pojęcie glina. Mówimy naczynia gliniane, ale one w terminologii naukowej są zazwyczaj wykonywane z, ze skały, która nazywa się Ił. I Ił możemy też u nas, u nas spotkać na Pomorzu. W, w niektórych rejonach mamy złoże tego Ił. One powstają w troszeczkę inny sposób. My się zajmiemy dzisiaj gliną, która powstała, która, którą zawdzięczamy z lodowacenią, czyli gliną, gliną lodowcową. I oprócz tej najdrobniejszej frakcji ziaren poniżej 1 setnej milimetra w glinie mamy też obecne ziarna grubsze, ziarna pyłu, ziarna piasku, ziarna żwiru, kamieni i nawet wielkich głazów. Czyli widać, że glina to jest Taki miks wszystkiego. Możemy tam spotkać ziarna od najdrobniejszych, a skończywszy na wielkich głazach, które mogą mieć średnicę kilku metrów, obwód nawet kilkudziesięciu metrów. I ta glina powstała na drodze bardzo długiego procesu. Kiedy następowały po sobie zlodowacenia, te strumienie lodowe, które płynęły do nas ze Skandynawii, tam gdzie się czasza lodowa tworzyła w trakcie zlodowaceń, napotykały na bardzo stare skały, bardzo twarde skały, które występują zresztą do dzisiaj na powierzchni, tuż pod, pod cienką warstewką gleby mamy bardzo twarde i stare skały, które czasami osiągają wiek 2 miliardów lat. Napotykając je, strumień lodowy albo je wyrywał, albo wyorywał z podłoża i skały te dostawały się najczęściej w tą część spodnią lądolodu. A po drodze oczywiście przez tych nawet kilka tysięcy kilometrów pod wpływem nad, ogromnego nadkładu lodu, czasami kilkuset metrów. Te skały były miażdżone, rozrywane, albo też ocierały się o siebie nawzajem, szlifowały, no i były rozdrabniane na coraz to mniejsze kawałki. Troszkę można to porównać do procesów, które zachodzą w moździerzu, kiedy rozcieramy ziarenka jakiejś przyprawy, pieprzu albo innych, albo na przykład orzechy. Na coraz to mniejsze kawałki, i widzimy, że po takim roztarciu moździerzem zostają nam, zostaje nam trochę większych kawałków, trochę mniejszych i zostaje nam taki drobny, drobny pył. I jeżeli te stare skały krystaliczne były rozcierane na coraz to mniejsze kawałki, to tutaj działała też woda, która, z, która zmieniała te minerały przekształcała je, czy one też reagowały z tą wodą i przekształcały się właśnie w te drobne minerały i laste. Więc kiedy londoluc docierał już tutaj na nasze rejony, docierał już na pomorze, no to u jego podstawy właściwie można by powiedzieć, że on nasuwał, nakładał podczas jednego zlodowacenia taką jedną warstwę gliny która znajdowała się pod nim. No bo tutaj bardzo często już stopa lądolodu, czyli to co było pod lądolodem, ten lądolód był już trochę cieplejszy. Już tam temperatura oscylowała wokół zera albo była lekko, lekko powyżej zera. Nie tylko glina, glina, znajdowała się pod lądolodem, ale też w samym lodzie było szereg, była duża ilość warzniętego materiału skalnego, mineralnego w tych dolnych częściach lądolodu to mogło być nawet 90% objętości lodu. No i kiedy yy, następowało ocieplenie klimatu, to ta masa lodowa wytapiała się i te wszystkie okruchy skalne od naj, najgrubszych do najdrobniejszych pozostawały na powierzchni. Czasem, kiedy w lądolodzie zdarzały się jakieś duże okruchy skalne, jakieś duże głazy, to one właśnie wtedy pozostawały na powierzchni i czasami widać to w różnych rejonach Polski w postaci takich głazowisk. Na powierzchni mamy skupisko dużych głazów. U nas na Pomorzu też w różnych miejscach takie głazowiska można napotkać. To, co Zostawił po sobie lądolód, ten pokład gliny, który nałożył i to, co się z niego wytopiło, nazywamy moreną denną, która składa się właśnie z gliny, czyli z tego miksu osadów. Jeżeli wyjedziemy z Gdańska i wyjedziemy na taką pagórkowatą wysoczyznę, może być to też bardziej płaska wysoczyzna, jak na przykład na północ od Wejherowa, Gdyni, kiedy jedziemy w stronę Pucka, to właśnie jest to morena denna. Widzimy osady moreny dennej i jesteśmy na wysoczyźnie moreny dennej. Jak jeszcze można poznać w terenie? że jesteśmy w takim obszarze, który zbudowany jest z moreny dennej, gdzie w podłożu mamy glinę. Jak mówi stare kaszupskie porzekadło, gdzie glena tam je pierzena. Czyli na glinach tworzyły się zazwyczaj żyźniejsze troszeczkę gleby niż na piasku, więc wiele z tych obszarów złożonych z gliny, zbudowanych z gliny, dzisiaj już jest w znacznym stopniu zagospodarowanych dawniej jako pola uprawne. Dzisiaj często już wkracza tu zabudowa. Kiedy jedziemy dalej na południe, aż za kościerzynę w rejon Borów Tucholskich, mijamy długo, długo ciągnące się bory sosnowe, aż nagle wyjeżdżamy na przykład w rejonie lipusza, Brus albo wiela, wyjeżdżamy nagle na lekko wyniesione obszary, gdzie tych lasów nie ma, no bo właśnie tam w podłożu znajdują się piaski gliniaste bądź gliny, na których wytworzyły się żyźniejsze gleby i to od dawna zauważał człowiek i zagospodarowywał te tereny. Tak można rozpoznać właśnie, gdzie jest glina gdzie jest morena denna, gdzie jest wysoczyzna moreny dennej.